brakuje mi Grażyny Torbickiej. Tak. Nie. Nie mówmy
ja więc powtórzę, o kryzysie produkcji. Formy wciąż są i co jakiś czas wyrzynają się nowe. Chciałbym zwrócić teraz uwagę na istotę rzeczy, na to, o co tak naprawdę chodzi w Marszu na Rolę. Chciałbym zwrócić uwagę na kryzys reprodukcji. Rom produkuje, owszem. Rom nie reprodukuje się. To jest ten problem. Strzały, jakie słychać wciąż z sektorów reprodukcji, to one właśnie zdradzają bezsens Romu, który nie potrafi we własnym języku wyrazić tego, że właśnie się kończy. Powinienem być może, w związku z tym, co teraz powiedziałem, mówić nie o marszu na Rom, ale o marszu Romu na nas. By być bardziej jasny. Ale Rom nie maszeruje. Z grubsza stoi w miejscu, rozwijając się jedynie, zwiększając swoją powierzchnię. W związku z tym zostałem przy marszu na Rom. Dlaczego marsz? By wyjaśnić to być może enigmatyczne stwierdzenie. Uważam bowiem, że to my idziemy. Idziemy pod Rom, żeby Rom rozsypał się na nas. A tym samym rozsypujemy Rom. Rozciągamy go coraz bardziej. Taka jest bowiem jego potrzeba. Kryzys reprodukcji to niemożność powtórzenia, to konieczność parcia naprzód. Myślę tutaj o okręcie, który płynąc przez Zatokę Perską zastawia wszędzie bomby. Myślę też o samolocie, który lecąc nad Zatoką Perską spala powietrze, którym się unosi. W związku z tym przejście od produkcji do braku reprodukcji to właśnie marsz na Rom, w którym uczestnictwo jest poruszaniem się. Uczestnictwo w marszu na Rom jest produkcją, która nie może się powtórzyć. Dziękuję. Poprosimy o bardziej gromkie brawa. Dziękujemy Ci, Piotrze. Ja się nie zrozumiałem, ale mam nadzieję, że publiczność się zrozumiała. Było dużo słowa Rom w tej wypowiedzi. Dobrze, to przechodzimy do meritum. Będziemy aplaudować plik. Aplaudować plik Marsz na Rom, który wyruszy na serwery sieci, by tam trollować wszystkie napotkane na swojej drodze języki poetyckie, języki programowania. Jesteśmy gotowi? Będzie widać? Jest! Jest! Już tak szybko? Internet jest szybki. Brawo! Brawo! O ludzie! Halo! Trudna publika. Dobrze, co mam do teraz tak? Aha. Dokonał się upload, możecie go ściągać z tej strony sieci.ch.pl i przechodzimy teraz do ostatniego punktu programu, do brutalnej deszyfracji marszu na Rom, który będzie miał formę cyberbenefisu z elementami bukake, którą wykonają na naszych oczach Leszek Onak, Łukasz Podgórni i na naszych uszach Justice Bieber. Brawa! Serdecznie zapraszam do grona swoich znajomych przez podczerwień. Ziemia, zina, kropka, inni, zimni, zina, nie, i ja, a ziemia, zina, zina, kropka, inni, zimni, zina, nie, i ja, a ziemia. Bandera, błądzenie, zagadka, gdzie jest trzeci element?
treść marna est, vam ansa zba ilisce vam. Fire! Fire! Fire!
Dziękujemy bardzo. Pamiętajcie Państwo, że możecie darmowo kupować sobie w każdym momencie, jest to darmowe. Bardzo dziękujemy.